Błogosławionego księdza Jerzego poznałem w seminarium. On urodził się w roku 1947, ja w 1944, ale w seminarium on był o 2 lata wyżej ode mnie. Przyszedł po służbie wojskowej. Tak jak ci wszyscy, którzy wrócili po 2-letniej służbie wojskowej do seminarium, nie poddali się indoktrynacji czy nawet pewnym prześladowaniom w czasie służby wojskowej, otoczony był szacunkiem, poważaniem przez kolegów. Był wątłego zdrowia, robił wrażenie człowieka takiego nieśmiałego, cichego. Zarazem jednak stopniowo ujawniała się moc jego charakteru, pewna taka niezłomność. Ale na razie kontakty między nami były na etapie jakby takiego dosyć odległego koleżeństwa. Po święceniach kapłańskich, które ksiądz Jerzy otrzymał w 72 roku, jeszcze w 74, spotykaliśmy się sporadycznie w różnych miejscach, kiedy był wikariuszem u Świętej Trójcy w Ząbkach pod Warszawą. Ja dostałem przydział do tej parafii jako wikariusz po nim. Jak wszedłem na jego miejsce i wtedy, chociaż on już tam nie pracował, dowiedziałem się o jego pracy katechetycznej, spowiednika kaznodziejskiego, o tym, jakim szacunkiem był otoczony przez parafian, szanowany i lubiany przez księdza proboszcza Tadeusza Karolaka. Następnie spotykałem go sporadycznie, gdy był wikariuszem w Aninie. Aż wreszcie, gdy jako duszpasterz średniego personelu służby zdrowia zamieszkał u świętej Anny w Warszawie przy kościele akademickim, odprawiał się święto świętej Anny, później w kaplicy Resacra Miser nieopodal. Raz czy drugi, czy trzeci zaprosił mnie z prelekcjami na temat obrony życia dzieci poczętych, bo tą sprawą się bardzo przejąłem. Jeszcze jako kleryk i później w kapłaństwie. Byłem współorganizatorem ruchu obrony życia dzieci poczętych Gaudium Vitae w Warszawie i potem w innych miejscowościach w Polsce. I z tych zaproszeń chętnie korzystałem. Później ksiądz Jerzy też prosił mnie parokrotnie o zastępstwo w kaplicy Resacra Miser, gdzie odprawiam msze święte dla pielęgniarek, dla średniego personelu służby zdrowia. I w ten sposób to nasze koleżeństwo się umocniło. Następnie, gdy w maju 80 roku rozpoczął pracę jako rezydent przy kościele świętego Stanisława Kostki w Warszawie, odwiedzałem i księdza prałata Teofila Boguckiego, proboszcza tej parafii, i księdza Jerzego, zwykle w związku ze sprawą obrony życia dzieci poczętych. Ten temat nas zbliżył do siebie. Gdy po takich ponawiających się wizytach kiedyś znowu odwiedziłem księdza Jerzego w lecie roku 83, on mnie zapytał, czy nie mógłbym, a moja sytuacja na to wtedy pozwalała, pracować na zasadzie zaproszenia, nie przydziału kurialnego, tylko zaproszenia parafii świętego Stanisława Kostki w Warszawie. Na Żoliborzu chętnie się zgodziłem. Ksiądz prałat Boguski potwierdził to zaproszenie ze strony księdza Jerzego i w ten sposób z księdzem Jerzym współpracowałem przez przeszło rok do jego męczeńskiej śmierci i nadal przez kilka lat pracowałem, póki proboszczem był ksiądz prałat Teofil Boguski, przez pewien czas, kiedy proboszczem został jego następca, ksiądz prałat Stefan Gralak. A teraz jestem tam dosyć częstym gościem, nieraz właśnie kościół nawiedzam, zwłaszcza gdy są święte uroczyste za ojczyznę, czy z innej ważnej okazji staram się tam być, koncelebrować. Dzisiaj, 9 września, mija 25. rocznica śmierci księdza prałata Teofila Boguckiego. Uroczysta msza święta u Stanisława Kostki była odprawiona o 10. Gdybym był w Warszawie, to pewnie koncelebrowałbym o 18 wieczorną przeświętą, bo do południa mam
Warszawie zwykle zajęcia parafii świętego Patryka na Gosławiu. Od przeszło 20 lat zaproszony tam przez proboszcza bez przydziału parafialnego, bo jestem księdzem nie diecezji warszawsko-praskiej, chociaż mieszkam na Saskiej Kępie po tej praskiej stronie Wisły, ale jestem księdzem arcydiecezji warszawskiej, podlegam kurii warszawskiej archidiecezjalnej i księdzu kardynałowi, kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi. Z kurii warszawskiej otrzymałem jeszcze w czasie stanu wojennego przydział na Wólce i ten przydział na Wólce Węglowej w cmentarzu komunalnym północnym trwa. Mam tam obowiązki, które polegają na prowadzeniu pogrzebów. Czyli przydział diecezjalny mam na cmentarzu, natomiast pewne obowiązki mam w parafii diecezji warszawsko-praskiej świętego Patryka, a przedtem w różnych parafiach też posługiwałem, no przez szereg lat u świętego Stanisława Kostki, u Jana Kantego w sąsiedniej parafii na Żoliborzu i w kilku innych parafiach warszawskich, zawsze na zaproszenie proboszczy Podkowie Leśnej, księdza Kantorskiego, księdza Inżyjczyka, tego, który zginął w katastrofie zamachu smoleńskim, gdy był proboszczem parafii świętego Edwarda w Tworkach. Ale to już nie będę wymieniał tej historii, bo to byłoby zbyt skomplikowane i długie. W każdym razie to moje kapłaństwo się spełniało i przez posługę w konfesjonale, i przez głoszenie Słowa Bożego przy dużej okazji, kiedy mnie zapraszano, przez jakieś działania społeczne, organizacyjne, zwłaszcza w Ruchu Obrony Życia Dzieci Poczętych, następnie w Ruchu Muminków tak zwanych. Włączyłem się od razu jako kapelan Muminków na zaproszenie młodych, wówczas warszawskiego KIK-u. Wśród nich był Janusz Krupski, który zginął z Poleńsku 2 lata temu, jego późniejsza żona, i Marcin Przeciszewski, który działał w katolickiej agencji informacyjnej, wtedy student młody, odprawiany prześwięte były po domach, czy to w mieszkaniach Muminków, czyli młodzieży dotkniętej jakąś formą upośledzenia, zespołu Downa, czy innych rodzajów upośledzeń. Ten ruch się rozwijał, troszkę przygasł, ale niedawno była 40. rocznica uroczyście obchodzona przez takie 3-dniowe obchody w Warszawie, między innymi przez świętą świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu, 40-letnia rocznica tego ruchu Światło Życie, nazwanego w Polsce ruchem Muminków. Istnieją też wspólnoty stałe. Taką stałą wspólnotę w Radomiakach założył ksiądz Tadeusz Cakowicz-Zaleski. Jak wiadomo, ma taka wspólnota powstać w Warszawie również. Natomiast ruch Światło Życie nie jest oparty o stałą wspólnotę, a spełnia się w różnych miejscach, chociaż prześwięty przynajmniej co miesiąc są odprawiane dla różnych wspólnot. Tak jest u świętej Anny w Warszawie. Każdą drugą niedzielę miesiąca o 17 odprawiane jest prześwięte dla Muminków. No, Muminki, te, które były z taką młodszą młodzieżą, czy nieco starszą młodzieżą pod koniec lat 70. czy w latach 80., teraz mają już swoje lata, ale w tym ruchu nadal uczestniczą i przyjaźń raz nawiązana z Muminkiem właściwie się już nie kończy. Jeżeli czasem słyszę na ulicy wołanie "Witaj Staszku", no to od razu wiem, że tutaj w pobliżu jest jakiś Muminek, który po 20 czy 30 latach się chce przypomnieć, że przecież się dobrze znamy, jesteśmy przyjaciółmi. Więc to było moje kolejne zaangażowanie, współistniejące też z Obroną Życia Dzieci Poczętych Ruch Muminków. I ksiądz Jerzy Popiełuszko, zarówno w sprawach obrony życia był bardzo czuły i wrażliwy jako kapłan, a jako pracownik duszpasterski wobec pielęgniarek, też sprawy obrony życia wciąż popierał, podnosił, organizował różne prelekcje i spotkania.
gdy chodzi o muminki, to ksiądz Jerzy był zaproszony. Ja najpierw, następnie ksiądz Jerzy Popiełuszko był zaproszony też jako kapelan do ruchu muminków, ale dosyć krótko tę funkcję kapelana sprawował ze względu na jego inne zajęcia, z którymi nie dało się pogodzić pracy z muminkami. Następnie, gdy wybuchła Solidarność, ksiądz Jerzy był poproszony przez hutników Huty Warszawa, aby odprawił tam mszę świętą w czasie strajku w roku 80 pod koniec sierpnia. Zaproszenie zresztą było skierowane do jakiegokolwiek kapłana, który by się akurat zgodził. Kapelan ówczesny księdza prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ksiądz Władysław Piasecki, radził, żeby się zwrócić tu i tam. Jeden czy drugi ksiądz nie mógł z powodu swoich obowiązków i u Stanisława Kostki, gdy wysłańcy strajkujących hutników się pojawili, akurat trafił się ksiądz Jerzy, odpowiedział na pytanie: tak, chętnie przyjdę, przeświętą odprawię. Był potem zaskoczony tym żywym, serdecznym przyjęciem przez strajkujących hutników. Uczestniczyli oni przy świętej, wielu z nich się spowiadało i tak ksiądz Jerzy wszedł w świat robotniczy. Sam pochodzenia chłopskiego, umiał nawiązać bliski kontakt duszpasterski i przyjacielski z bardzo wielu ludźmi z bardzo różnych środowisk. Chłopskich, robotniczych, inteligenckich, aktorskich. Wszystko to organizował prelekcję świętego Stanisława Kostki. Najróżniejsze tam działał taki swego rodzaju kurs na temat ówczesnych problemów i zagrożeń dotyczących kultury, życia społecznego, życia państwowego, polityki w Polsce, zawsze w świetle Ewangelii i Prawa Bożego. Gdy na prośbę księdza prałata Teofila Boguckiego ksiądz Jerzy rozpoczął odprawianie mszy świętych za ojczyznę, wokół tych mszy świętych ich organizacji skupiał wielu ludzi, którzy jemu pomagali. Czy to jako aktorzy, recytatorzy, śpiewacy, następnie plastycy. I te msze święte on bardzo starannie przygotowywał, zarówno gdy chodzi o ich oprawę, jak i homilię, którą bardzo starannie, mądrze przygotowywał. Następnie wygłaszał tym swoim takim spokojnym, cichym, dosyć monotonnym głosem i bez żadnych efektów ze swojej strony porywał ludzi treścią nauk, które głosił w oparciu o Ewangelię, o naukę społeczną Kościoła, nauczanie Jana Pawła II, Stefana kardynała Wyszyńskiego. Do treści jego kazań, jego homilii można się z nimi w tej chwili zapoznać, są wydawane. Nie można się odnieść krytycznie, nie można żadnych zarzutów przedstawić. Nie ma tam agresji, nie ma tam jakiegoś wymieniania po nazwisku różnych ludzi, których należałoby zresztą wówczas krytykować, ale nie w ten sposób, nie w takiej formie, nie w takim miejscu. Ksiądz Jerzy bardzo się wystrzegał personalnych jakichkolwiek ataków i określeń, kiedy go wręcz namawiano, żeby po nazwisku wspomniał generała Jaruzelskiego, czy Krzysztofa Kiszczaka, czy innych funkcjonariuszy ówczesnych władz. On się przed tym bronił i odpowiadał: ja walczę ze złem, a nie ze sprawcami zła i widzę ofiary krzywdy, ale widzę, że sami sprawcy zła też są ofiarami. Czyli jakby rozumiał w sensie duchowym głębiej, kto jest ofiarą zła. Jeżeli to zło jest rozumiane również nie tylko w sensie moralnym, ale w sensie duchowym, ofiarami zła bodaj jeszcze w gorszej sytuacji od ludzi skrzywdzonych przez nich są funkcjonariusze zła, są wykonawcy zła w postaci kłamstwa i nienawiści. System komunistyczny, jak wiadomo,
opiera się na kłamstwie i nienawiści, natomiast przemoc jest narzędziem funkcjonowania tego systemu. Przemoc przybiera różne postacie. Może być to postać mordowania, zabijania, aż po ludobójstwo. Może być to postać różnych prześladowań, nękania, karania w taki czy inny sposób ludzi, którzy nie poddają się indoktrynacji kłamstwa i nienawiści tego systemu. Wreszcie prześladowania mogą mieć formę bardziej zakamuflowaną, zwłaszcza gdy następuje pewna internalizacja przez ludzi sposobu myślenia właściwego władzom, które pełnią pewne funkcje prześladowcze, ale chcą uchodzić za jedyne władze warte poparcia. I to się dokonało w III RP. Tego nie potrafili dokonać komuniści, to znaczy owszem, byli przez wielu ludzi akceptowani dla osobistych korzyści, dla stanowiska, dla pieniędzy czy ze strachu, z różnych motywów takich oportunistycznych. Natomiast obecne władze III RP postkomunistyczne są przez wielu ludzi aprobowane nie na zasadzie otwartych